Siemanko, z tej strony SirMisiek. Wybór klasy postaci to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musimy podjąć na początku naszej zabawy. W serii Dragon's Dogma tradycyjne klasy nazywane są powołaniami, a ich wybór może być problematyczny, ponieważ trzeba wybrać jedną z 10 różnych profesji, które determinują odmienne ścieżki stylu gry i ekwipunek, z jakim rozpoczniesz rozgrywkę. Dlatego w tym materiale omówię każdą klasę oraz przedstawię charakterystykę i mocne strony, aby pomóc Ci wybrać profesję, od której zaczniesz swoją przygodę. Niemniej jednak każda z dostępnych klas prezentuje się bardzo dobrze i przyciąga do siebie konkretnymi umiejętnościami, o czym przekonacie się w dalszej części materiału. Klasy dostępne w grze dzielą się na 3 kategorie: profesje początkowe, zaawansowane i profesje hybrydowe. Na samym początku gracze będą mieli możliwość wyboru pomiędzy 4 podstawowymi profesjami, takimi jak wojownik, łucznik, złodziej i mag, a pozostałe profesje będą odblokowywane w miarę postępu w grze. Należy jednak pamiętać, że profesje podstawowe to klasy, których mogą się uczyć zarówno gracze, jak i pionki. Profesje te pomogą graczom poznać podstawy systemu walki i przygotować do nauki bardziej zaawansowanych profesji, które, tak jak wspomniałem wcześniej, można odblokować w dalszej części rozgrywki. Profesje zaawansowane oferują potężniejsze i bardziej rozbudowane umiejętności niż klasy podstawowe i pozwalają na zmodyfikowanie aktualnie posiadanego buildu i poszerzenie dotychczasowych możliwości. Profesje zaawansowane mogą być również przypisane zarówno pionkom, jak i graczom. Z kolei klasy hybrydowe powinny przypaść do gustu osobom poszukującym mniej oczywistych rozwiązań i te również będą musiały być wcześniej odblokowane. Warto zaznaczyć, że klasy hybrydowe dostępne są tylko dla postaci gracza. W Dragon's Dogma 2 umiejętności zostały podzielone na 3 główne kategorie: umiejętności broni, które są zależne od profesji i używanego uzbrojenia, umiejętności podstawowe, które są zależne od broni, oraz ulepszenia, czyli pasywne wzmocnienia cech zdobywane podczas rozwijania określonej profesji. Jednakże większość ruchów specjalnych i pasywnych zdolności wzmacniających profesję nie są dostępne od razu i należy je najpierw odblokować, kupując je za punkty dyscypliny, które są przyznawane za wykonywanie zadań, pokonywanie wrogów i inne czynności podczas gry wybraną profesją. Zacznijmy więc od wojownika, a więc jednej z klas walczących typowo w zwarciu. Jest to profesja odpowiednia dla każdego, kto ceni równowagę pomiędzy atakiem i obroną. Wojownik specjalizuje się w walce wręcz, władając jednoręcznym mieczem i tarczą. Jest to klasa, która z łatwością przycina szeregi wroga i zadaje potężne ciosy, jednocześnie wykorzystując swoją tarczę do ochrony siebie i swojej drużyny. Jeśli chcesz spinać się na potężnych wrogów, takich jak gryfy i ogry, zamiast trzymać się z daleka, to wojownik będzie dla Ciebie doskonałym wyborem, ponieważ posiada wytrzymałość niezbędną do przetrwania takich heroicznych czynów. W miarę zdobywania kolejnych poziomów bohater tej klasy może ulepszać umiejętności tarczy i broni jednoręcznej, które po osiągnięciu poziomu mogą być niszczycielskie. Jak można się domyślić, umiejętności tej klasy są oparte na uderzeniach i atakach w zwarciu. Mimo ciężkiego pancerza, tarczy i miecza zdolności umożliwiają też na zadawanie obrażeń latającym celom za pomocą ataku z wyskoku. Ponadto tarcza posłuży nam do wyprowadzania potężnych uderzeń, ale również do przyciągania uwagi przeciwników, aby skupili swoje ataki na naszej postaci. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwolą na zwiększenie obrony fizycznej, prowokację pobliskich wrogów, zwiększoną prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz zdobywanie większej ilości złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Mając za sobą postać walczącą na krótkim dystansie, można przejść do łucznika. Bohater tej klasy jest połączeniem wysokiej mobilności z bronią dystansową. Łucznik specjalizuje się w atakach dalekiego zasięgu, zadając ogromne obrażenia za pomocą łuku i strzał. Ponadto są niezbędni we wsparciu na linii frontu, np. celując słabe punkty wroga mogą stworzyć okazję do ataku dla Twojej drużyny lub np. powalając latających wrogów, których postać walcząca w zwarciu nie może dosięgnąć. Profesja ta będzie idealnym wyborem dla graczy, którzy niczym Legolas z Władcy Pierścieni wolą zadawać obrażenia z bezpiecznej odległości, posyłając strzały w przeciwników, robiąc przy tym rozmaite akrobacje. Gdy awansujesz na wyższy poziom, łucznik uzyska dostęp do umiejętności, które pozwolą Ci szybciej strzelać strzałami, a nawet wystrzelić wiele strzał naraz. Inne umiejętności poprawią Twoją mobilność, pozwalając Ci na wycofanie się i zwiększenie dystansu między Tobą a atakującymi wrogami. Ponadto otrzymamy do dyspozycji również wybuchające strzały pozwalające zadawać obrażenia obszarowe, które świetnie spiszą się w walce z większą ilością mniejszych przeciwników. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwolą na zwiększenie obrażeń zadawanych przez Twoje ataki, gdy cele nie są w postawie bojowej, oraz tak jak w przypadku pierwszej klasy zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz pozwolą zdobywać większą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Z dostępnych profesji początkowych walczących na dystans pozostała nam klasa maga, która zamiast polegać na sile własnych mięśni woli stawiać na intelekt i magię. Dzierżąc laskę, bohater tej klasy oferuje swojej drużynie wsparcie na różne sposoby. Są to nie tylko magiczne i żywiołowe zaklęcia ofensywne, ale także zaklęcia obronne i użytkowe. W przeciwieństwie do niektórych innych profesji mag może być równie pomocny poprzez użycie zaklęć wzmacniających obrażenia oraz używać zaklęć leczących, co czyni go doskonałym dodatkiem do składu każdego gracza. Bohaterowie tej klasy najlepiej czują się w walce na dystans i trzymaniu przeciwników w pewnej odległości od siebie. Dzięki temu mogą nie tylko zadawać silne obrażenia, ale dodatkowo unikać ich otrzymywania. Ponadto świetnie sprawdzają się w kontekście trzymania pleców pozostałych członków drużyny. Trzeba jednak pamiętać, że elastyczność pomiędzy rolami wsparcia i zadawanych obrażeń sprawia, że opanowanie tej początkowej profesji jest potencjalnie trudniejsze. Umiejętności tej klasy korzystają z dobrodziejstw magii i oparte są głównie na żywiołach. Przy ich użyciu można nie tylko podpalać wrogów, wciskać w nich piorunami, tworzyć ścianę lodu, ale również przyzywać kulę świętego światła, która zadaje natychmiastowe obrażenia pobliskim celom we wszystkich kierunkach. Ponadto otrzymamy także czary, które zwiększą prędkość sojuszników znajdujących się w naszym zasięgu oraz czary zaklinające błyskawicą broń rzucającego lub wybranego sojusznika. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwolą na wzmocnienie obrony magicznej, zwiększenie ilości zdrowia odzyskiwanego przez środki lecznicze i magię leczniczą oraz, tak jak w przypadku pierwszej klasy, zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz zwiększą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Drugą podstawową klasą walczącą w zwarciu jest złodziej. Bohater tej klasy zamiast wystawiać się na frontalne ataki przeciwników, woli swoją robotę wykonywać za ich pleców. Złodzieja cechuje znacznie większa mobilność niż wojownika, a ciężki miecz i tarczę zastępuje dwoma ostrzami i dodatkowymi narzędziami, takimi jak bomby. Złodziej koncentruje się przede wszystkim na zadawaniu wrogom szybkiej serii obrażeń w walce wręcz. Jest to klasa, która będzie wymagać od graczy refleksu i ostrożności, aby nie dać się złapać w sam środek grupy wrogów, ponieważ bohater tej klasy nie ma zdolności obronnych wojownika. Mimo iż złodziej nie jest postacią, która może zadać tak wiele obrażeń jak np. klasa wyposażona w tarczę i miecz, nie oznacza to, że jest bezbronny, ponieważ jeśli znajdzie właściwy słaby punkt u przeciwnika, będzie w stanie powalić nawet potężniejszego oponenta. Ponadto poza walką złodziej, jak przystało na postać jego profesji, może kraść przedmioty od wrogów lub postaci niezależnych. Umiejętności tej klasy korzystają z szybkości i zwinności, które pozwolą im zbliżyć się do wrogów, zwinnie wykonywać uniki na polu bitwy i umożliwią im dosięgnięcie przeciwników, korzystając z wysoce ofensywnych umiejętności sztyletów. Ponadto profesja ta pozwala graczom wtopić się w otoczenie, czyniąc je trudniejszymi do wykrycia przez wrogie cele oraz rozłożyć ładunek wybuchowy, który można zdetonować z daleka w wybranym momencie. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwolą zmniejszyć prawdopodobieństwo, że staniesz się celem wrogów. Nieznacznie przywrócą zdrowie, gdy zadasz wrogowi zabójczy cios oraz, tak jak w przypadku pierwszej klasy, zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz pozwolą zdobywać większą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Żołnierz to zaawansowana profesja, która może poszczycić się mocną budową ciała, specjalizującą się w bezpośredniej walce i siłą potrzebną do wytrzymania kontrataków wroga. Bohater tej klasy znany jest z dwuręcznych wielkich mieczy i młotów zadających ogromne obrażenia. Omawiana profesja doskonale radzi sobie z atakami obszarowymi w zwarciu, co czyni go całkiem dobrym w usuwaniu wielu wrogów naraz. Należy jednak pamiętać, że ta profesja jest bardzo wolna i szybko się męczy oraz niemal nie ma możliwości obrony i uniku, ponieważ nie nosi tarczy, tylko potężną dwuręczną broń. Żołnierz nadrabia za to wyższym poziomem zdrowia w porównaniu z innymi klasami, dlatego świetnie poradzi sobie głównie z mało ruchliwymi przeciwnikami z dużą ilością zdrowia i silną obroną. Mówiąc w skrócie, żołnierz jest bardziej zaawansowanym typem wcześniej wspomnianego wojownika, przenosząc umiejętności bojowe zwykłych wojowników na zupełnie nowy poziom, używając większej i potężniejszej broni, dzięki czemu są silniejsi i bardziej wykwalifikowani w bitwach. Umiejętności tej klasy korzystają z brutalnych, naładowanych ataków w zwarciu oraz kontroli tłumu za pomocą ogłuszeń i powaleń. Ponadto profesja ta może podsadzić członka drużyny i używając siły swoich ramion wyrzucić go w powietrze na większych oponentów, takich jak chociażby trolle. Bohater tej klasy może również korzystać z umiejętności leczących go z różnych osłabień. Z kolei pasywne wzmocnienie cech pozwalają zwiększyć maksymalną ilość punktów zdrowia, poprawić zdolność pchania i ciągnięcia celów podczas chwytania oraz, tak jak w przypadku pierwszej klasy, zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz pozwolą zdobywać większą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Czarodziej to zaawansowana profesja całkowicie wyspecjalizowana w różnych atakach magicznych. Bohater tej klasy jest udoskonaloną wersją maga, a przynajmniej bardziej ukierunkowaną. W przeciwieństwie do klasy bazowej ma mniej zdrowia i umiejętności obrony, to jednak lepiej nadaje się jako mag bojowy, ponieważ posiada znacznie potężniejsze zaklęcia. Magia tej klasy jest wyczarowywana obiema rękami przy pomocy dwuręcznej laski i może zmienić losy bitwy przy każdej nadarzającej się okazji. Grając tą klasą zadajesz fantastyczne obrażenia z dystansu, szczególnie na dużym obszarze. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że rzucanie zaklęć zajmuje więcej czasu, dlatego dla tej profesji najważniejsze jest znalezienie bezpiecznego miejsca i określenie odpowiedniego momentu na uderzenie. Wybierając bohatera tej klasy musisz pamiętać, że pozostanie samemu na polu bitwy może skończyć się szybką śmiercią. Reasumując, czarodziejem nie gra się najłatwiej, ponieważ wymagana jest duża manipulacja przedmiotami oraz odpowiednim doborem czarów. Klasa ta jest doskonałym wyborem dla graczy, którzy mają doświadczenie w graniu profesją o mniejszej przeżywalności, zadając ogromne obrażenia z dystansu, ale są świadomi, że tak spora moc ma swoją cenę. Podobnie jak w przypadku maga, umiejętności tej klasy korzystają z dobrodziejstw magii opartych głównie na żywiołach, lecz w o wiele potężniejszej formie. Przy ich użyciu można nie tylko podpalać wrogów, wciskać w nich piorunami, tworzyć ścianę lodu, ale również przywołać zamieć, która w bezpośrednim kontakcie zadaje obrażenia i powoduje odmrożenia wszystkim celom, które znajdują się w jej zasięgu. Ponadto bohater tej klasy potrafi lewitować nad ziemią oraz leczyć się, wysysając zdrowie napotkanych wrogów. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwalają zwiększyć częstotliwość osłabienia wrogów przy pomocy ataków, zmniejszyć tempo niszczenia przedmiotów oraz, tak jak w przypadku pierwszej klasy, zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz pozwolą zdobywać większą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Mistyczna włócznia to zupełnie nowe powołanie wprowadzone w Dragon's Dogma 2. Podobnie jak mistyczny rycerz z poprzedniej części, mistyczna włócznia specjalizuje się zarówno w walce wręcz, jak i magii. Będą w stanie wyzwalać fizyczne kombinacje za pomocą swojej dwustronnej włóczni. Jest to jedna z bardziej wszechstronnych profesji, ponieważ świetnie radzi sobie zarówno w walce wręcz, jak i starciach na dystans. Dzięki temu powstają atrakcyjne wizualne kombinacje i sekwencje ataków, ponieważ oba typy stylów ataku można płynnie używać razem, aby wywołać unikalne interakcje w walce. Ponadto wspomniana broń jest niezwykle efektywna w bezpośrednich starciach, a zaklęta w niej magia pozwala m.in. paraliżować wrogów lub ciskać nich różnymi przedmiotami. Jest to bez wątpienia klasa dla tych, którzy preferują efektowne ataki i możliwość kontrolowania pola bitwy za pomocą magii, zadając jednocześnie znaczne obrażenia. Umiejętności tej klasy korzystają z zaklęć, które mogą paraliżować wrogów oraz podnosić ich i rzucać w innego przeciwnika, by zadać obrażenia. Ponadto bohater tej klasy potrafi unieruchamiać cele na dłużej oraz leczyć się, wysysając zdrowie napotkanych wrogów. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwalają zwiększyć prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz zdobywać większej ilości złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Magiczny łucznik, jak sama nazwa wskazuje, podczas walki z oponentami będzie korzystać z magicznych strzał. Bohater tej klasy potrafi również leczyć i wspierać swoich sojuszników na różne sposoby. Gracze, którzy zdecydują się na wybranie tej profesji, będą mogli także opanować potężny atak obszarowy. Jego wywołanie poskutkuje jednak zmniejszeniem maksymalnego poziomu zdrowia postaci. Jest to bez wątpienia klasa wysokiego ryzyka, która zapewnia wysoką nagrodę i będzie wymagać strategicznego podejścia do walki. Magiczny łucznik to idealne połączenie łucznika, czarownika lub maga. Jego ataki dystansowe mają dodatkowe efekty, które dają im kombinację, która prawie zawsze zapewnia bezpośrednie trafienie. Ponadto główną cechą wyróżniającą tą profesję od pozostałych łuczników nie jest jedynie zwiększony atak magiczny, lecz także łuk, który posiada specjalny system autonamierzania. Dzięki temu strzała zawsze trafi przeciwnika, a także wykryje niewidocznych wrogów podczas celowania. Wybierając bohatera tej klasy, musisz pamiętać o częstej zmianie pozycji podczas walki, aby zapewnić sobie przestrzeń do naładowania ataków, wzmocnienia ich efektów i przejęcia kontroli nad walką. Jeśli poszukujesz czegoś innego na dystans od klasycznych rozwiązań i lubisz przy tym wspierać swoją drużynę, to magiczny łucznik będzie dla ciebie najlepszym wyborem. Gdy awansujesz na wyższy poziom, magiczny łucznik uzyska dostęp do umiejętności, które pozwolą atakować wrogów za pomocą śledzących bełtów i ożywiać powalonych sojuszników, powodując magiczną eksplozję, która zadaje obrażenia pobliskim celom. Bohater tej klasy może również wystrzelić wybuchową ognistą strzałę, która pozostawia płomienie na ziemi oraz lodowe pociski, które wielokrotnie uderzają w cel, powodując zamrożenie. Do tego dochodzi też strzała elektryczna, która jest bardziej stylowa, ponieważ strzela szybko i rykoszetuje, dlatego świetnie sprawdzi się w ciasnej przestrzeni. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwalają zwiększyć obronę fizyczną i obronę magiczną pionków w twojej drużynie i przywrócić niewielką ilość wytrzymałości po zadaniu zabójczego ciosu oraz, tak jak w przypadku pierwszej klasy, zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz pozwolą zdobywać większą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Kolejną dosyć nietypową klasą w grze jest oszust, który tak naprawdę nie walczy bezpośrednio z przeciwnikami, lecz może odwrócić przebieg niejednego pojedynku na naszą korzyść. Oszust będzie bowiem korzystać z kadzielnicy, która sama w sobie nie wyrządza wrogom większej krzywdy. Za jej pomocą gracze mogą jednak przyciągać uwagę przeciwników, a następnie wywieźć ich w pole. Bezpośrednią walką z wrogami zajmą się natomiast pionki, których oszust może dodatkowo wzmacniać poza ich ograniczenia. Techniki oszusta są satysfakcjonujące, lecz wymagają jednak sporego wysiłku i kreatywności, wcześniejszej analizy sytuacji, a także znajomości umiejętności dostępnych dla omawianej klasy postaci. Podsumowując, jest to klasa wsparcia, która może m.in. wzmacniać ataki reszty drużyny. Taka postać nie zadaje dużych obrażeń, ale jej siła nie polega wyłącznie na zapewnianiu bonusów innym i, jak sama nazwa wskazuje, jest to klasa, która wykorzystuje różne sztuczki, aby zwieść wrogów. Oszust to profesja, która świetnie pasuje do graczy, którzy chcą wycofać się z akcji i manipulować bitwą z boku, wykazując się przy tym sporą kreatywnością. Umiejętności tej profesji skupiają się głównie na oszukiwaniu i manipulowaniu wrogami, dlatego jeśli zdecydujesz się na wybór omawianej klasy postaci, będziesz mógł dezorientować oponentów fałszywymi ścianami czy podłożem, a także przywoływać sobowtóra własnej postaci, co jeszcze bardziej zmyli przeciwników. Z kolei pasywne wzmocnienia cech pozwalają wykryć znajdujące się w pobliżu żetony poszukiwacza lub odłamki kamienia przebudzenia za pomocą dźwięku i migającego światła oraz zwiększyć szanse na wytworzenie dodatkowych produktów podczas łączenia materiałów oraz, tak jak w przypadku pierwszej klasy, zwiększą prędkość ruchu podczas noszenia lub podnoszenia oraz pozwolą zdobywać większą ilość złota podczas podnoszenia sakiewek z monetami. Bojownik to profesja, która ma niższe statystyki niż inne zaawansowane profesje, ale nadrabia wieloma opcjami wszechstronności. Bohater tej klasy może używać każdej broni i uczyć się różnych umiejętności w ramach każdej profesji. Niższe podstawowe statystyki wojownika wymagają od graczy wykorzystania sytuacyjnych mocnych stron różnych typów broni, aby dorównać innym profesjom o wyspecjalizowanych mocach. Możliwość zmiany broni w celu dostosowania się do sytuacji sprawia, że bojownik jest idealną klasą dla tych, którzy chcą testować i bawić się całym arsenałem dostępnych broni. Reasumując, jest to profesja, która daje dużą swobodę w rozgrywce poprzez korzystanie z broni i zdolności wszystkich innych klas, co otwiera mnóstwo możliwości do eksperymentowania i poszukiwania swojego ulubionego stylu rozgrywki. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać, jaką klasę wybierzecie. Trzymajcie się!